Cześć, witam Was serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Andy, a dziś zapraszam Was na szybkie mobility przed bieganiem. Rozruszajmy nasze nogi przed bieganiem. Stańcie sobie od razu najlepiej naprzeciwko mnie. Rozstawcie nogi dość szeroko. To będzie nasza pozycja taka wyjściowa naprzód dłuższej krawędzi maty. Śmiało też dzisiejsze mobility wykonacie w butach na chodniku przed bieganiem czy na ścieżce biegowej. Także mata nie jest nam potrzebna. Zacznijmy sobie od pozycji z szerokimi nogami i kilka razy poskręcajmy się do wykroków. Zróbmy tutaj wdech. I z wydechem skręćmy w prawą stronę, prawa noga ugięta, lewa noga z tyłu na palcach. Zostańmy przez chwilkę, przytrzymajmy pozycję tak, żeby poczuć ten wykrok. Możecie zobaczyć, czy teraz nie macie zbyt krótkiego kroku, z krótkiego dystansu i ten wykrok jest jakiś dziwny, więc dostosujcie odległość. Wróćmy sobie na wdechu do naszej pozycji centralnej i skręćmy na lewą stronę. Tak samo, wykrok, lewa noga z przodu, prawa na palcach, pięta jest uniesiona w stronę sufitu. Chwilkę poczujmy pozycję. Zróbmy tu jeszcze spokojny wdech. Spokojny wydech. No i na wdechu przejdźmy do centrum, a z wydechem skręćmy na prawą. Na wdechu wróćmy do centrum, wydech, skręćmy na lewą. Wdech, centrum. Wydech, na prawą. Wdech, centrum. Wydech, na lewą. Wdech, centrum, jeszcze po razie. Wydech na prawą, wdech, centrum i wydech na lewą. Wdech do centrum, teraz zróbmy tutaj wydech i na wdechu skręćmy się w prawą, ale podnieśmy ręce nad głowę. Z wydechem opuśćmy lewą dłoń na ziemię. Na wdechu ręce nad głowę. Z wydechem wróćmy do naszej pozycji centralnej. Wdech na lewą, tylna pięta w górę. Wydech, prawa ręka na ziemię. Wdech, ręka z powrotem do góry. I wydech, spotykam się na środku. No to jeszcze dwa razy. Wdech, na prawą ręce w górę. Wydech, lewa ręka na ziemię. Wdech, ręce do góry. Wydech, do środka. Wdech, na lewą stronę. Wydech, prawa dłoń na ziemię. Wdech, ręce do góry. Wydech, do środka. To jeszcze raz. Wdech na prawą ręce góra. Wydech, lewa dłoń do ziemi. Wdech, ręce nad głowę. Wydech, do środka. To jeszcze lewa. Wdech, góra. Wydech, prawa dłoń na ziemię. Wdech, ręce, góra. I wydech, do środka. Rozstawmy stopy na szerokość. Palce stóp na zewnątrz. Stopy są dość szeroko. I kilka razy sobie poprzechodzimy z nogi na nogę. Do prawej strony z wydechem, na wdechu do centrum i do lewej strony z wydechem. Wdech do centrum. Skupmy się tutaj na naszych przywodzicielach, czyli ciągnę nogę na zewnątrz, uaktywniam zewnętrzną stronę uda, żeby trochę rozciągnąć wewnętrzną stronę uda. Wdech centrum, wydech na bok. Wdech. Dłonie albo mogą być cały czas na biodrach. Wdech do centrum, wydech na bok. Albo można się trochę podpierać łokciem na udo i nawet odpychać sobie trochę przed ramieniem nogę na zewnątrz, co powinno dawać nam trochę więcej otwarcia, szczególnie jeśli mamy mocno pospinane przywodziciele. Dobra, zróbmy spokojny wdech, jeszcze na drugą stronę. Wydech, wdech do środka. Z wydechem pójdźmy na prawą, oprzyjmy się tym prawym łokciem dobrze o nasze udo. Cały czas odpychamy sobie trochę nogę na zewnątrz. Szukam rozciągania przywodzicieli. Zostajemy i poskręcamy się. Z wydechem lewa dłoń próbuje sięgnąć do prawej kostki. Na wdechu otwieram pozycję i ciągnę rękę do sufitu. Wydech, dłoń do kostki. Wdech, góra. Wydech, dłoń, kostka. Wdech, góra. Wydech, kostka. Wdech, otwarcie, ciągnę rękę daleko. Wydech do kostki, wdech do góry i wydech, kostka i z wdechem całość do góry. Zmieńmy stronę, przejdźmy na lewą. Lewy łokieć podparty na udzie. Odpycham sobie troszkę udo na zewnątrz. Zróbmy tu wdech. Z wydechem prawa dłoń sięga do lewej kostki.
Na wdechu podnoszę do góry i się otwieram. Wydech, dół. Wdech, góra, otwarcie. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. I z wydechem do dołu. Na wdechu nogi do góry. Zbliżmy sobie troszkę nogi do siebie. Złączmy stopy i kilka razy stańmy sobie na palcach. Takim dość dynamicznym ruchem od razu podnoszę i opuszczam. Podnoszę, opuszczam. Okej. No dobra. Rozstawmy z powrotem stopy na zewnątrz. Skręćmy ponownie w prawą stronę do boku. Zejdźmy sobie troszkę niżej na nogach. I kilka razy dla naszego biodra wypracujemy w nim wyprost. Na wdechu podnoszę się do góry i podnoszę lewą nogę do góry. Z wydechem z powrotem ją odstawiam. Wdech. Wracam kolano do góry. Wydech. Odstawiam. Szukam oczywiście równowagi. Wdech. Dłonie mogą być na bokach. Wydech. Mogą być na biodrach. Wdech. Kolano do góry. Wydech. Tył. Wdech. Kolano góra. Wydech. Do tyłu. To uwaga. Wdech. Kolano do góry. Chwyćmy sobie dłońmi za kolano i naciągnijmy tyle, ile można. Kolano do brzucha. Przytrzymajmy sobie. Szukam równowagi. Praca stopy. Niech stopa tutaj właśnie stabilizuje. Utrzymuje naszą równowagę. Więc skupmy się też trochę na tym. I nawet jeśli robicie tę rozgrzewkę w butach biegowych, to super jest właśnie wyczuć sobie stopą kształt buta do biegania. Jakby wyczuć, jak ona się w tym bucie układa, jak pracuje. Jakby takie budowanie świadomości stopy przydaje się później. Lepiej na przykład będziemy układać stopę przy lądowaniu czy przy odbiciu z ziemi. Ta sama noga, czyli lewa noga, wędruje do tyłu i chwytam prawą dłonią za stopę. Czasem jak jesteście bardzo pospinani, to trzeba ugiąć nogę, przechwycić i dopiero się wyprostować. Dociągam piętę do pośladka, tyle na ile to możliwe. Podwijam miednicę do tyłu pochylenia i wyciągam lewą rękę do góry. Tak, żeby ta ręka nas stabilizowała i prostowała. Możecie sobie myśleć cały czas, że dłonią sięgniemy coraz wyżej. To jeszcze powinno wyciągnąć nam trochę właśnie prawą stronę ciała, prawy bok tułowia. Nie będziemy się tak zginać w nim. Napinamy pośladki, podwijamy miednicę. Przytrzymajcie. Zróbmy tu jeszcze spokojny wdech. Spokojny wydech. Ostatni wdech. I uwaga, z wydechem lewą nogę odstawiamy z powrotem do dużego wykroku. Na wdech wracamy do środka. Z wydechem skręcamy na drugą stronę. Z wdechem odbicie z tylnej nogi i tylna noga wędruje z przodu do góry. Wydech, odstawiam nogę. Wdech, kolano góra. Wydech, odstawiam nogę. Wdech, kolano góra. Wydech, odstawiam nogę. Wdech, kolano góra. Wydech, odstawiam nogę, no to z wdechem kolano do góry i chwytam za to kolano, naciągam przez chwilę do siebie. Stabilna stopa, właśnie buduję sobie czucie własnego buta, czy też czucie stopy na podłodze, ułożenie tej stopy. Które fragmenty stopy mają kontakt z podłogą, tudzież z butem, jakie siły, w których miejscach stopy pracują. Jeszcze jeden wdech. No i z wydechem przestawmy prawą nogę do tyłu. Lewą ręką chwyćmy sobie za stopę. Próbujmy przyciągnąć piętę do pośladka. Tyło pochylenie. I jeszcze dodatkowo prawa ręka wyciąga nas w górę. Wydłużam bok tułowia. Oddycham. Jeśli równowaga u Was jest problemem, można się czegoś przytrzymać, ale może to znak, że warto poświęcić więcej uwagi swoim stawom skokowym w kontekście biegania. Jeśli trudno Wam trzymać równowagę na jednej nodze. Zróbmy tu jeszcze wdech. I z wydechem odstawmy nogę do tyłu. Na wdech wróćmy do centrum. Zróbmy wydech. Obetrzyjcie wstępny pot, który mam nadzieję, że się na Waszych twarzach pojawił. Zróbcie łyczek wody. Poprawcie wiązanie butów
i możecie ruszać w drogę. Jeśli podobało Wam się dzisiejsze mobility przed bieganiem i podobają Wam się inne praktyki na tym kanale, to możecie nas wspierać, bo dzięki temu wsparciu my możemy się rozwijać, no i dzięki temu tworzymy kolejne treści, więc dziękuję tym osobom, które nas wspierają, no i zachęcam do wspierania tego projektu. Można to zrobić szybko za pomocą blika, albo o innych sposobach przeczytacie w opisie filmu. Wszystkie nowe osoby serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji, najlepiej od razu z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco. No i do zobaczenia na kolejnych filmach na tym kanale.